Cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, dzisiaj ze mną Maciek! Siema! Maciek pierwszy, potężny, Maciek drugi, wspaniały. Siema. Witam serdecznie, witamy serdecznie pana dzisiaj w naszym studiu. Dzisiaj gramy w Bloons TD6 i wyzwanie od Jak Życie, który pisze już 46 dzień challenge, którego nie rozumiem, ale mam nadzieję, że w końcu zrozumiałem, więc zróbcie Vengeful True Sun God. Osoba, która to robi, musi mieć kupiony upgrade. Ja mam, więc spokojnie, więc ja będę robił. W dziale magicznym chodzi o to, że robicie czwarty górny tier super małpki, ale musicie jej oferować 50 tysięcy z każdego rodzaju małpki. Na przykład Magik, Phoenix, samolot, widmo, inżynier pułapka XXL, działo gwoździowe, bumerangowa małpka pod środkową ścieżkę. Nie wiem, co to jest Adora, czy to jest jakiś bohater, czy o co chodzi. Fajnie zmienia wygląd, nie wiem, o co chodzi, ale w to nie wnikamy. Jak już to zrobicie, to macie tą piramidę na czwartym tierze, musicie postawić wokół niej to samo, ale tym razem musicie postawić dwie super małpki, które nie mogą być w zasięgu piramidki. Są to 050 i 005. Jak już to zrobicie, musicie zrobić ostatni upgrade super małpki, piramidy, True Sun God. Jeśli wszystko się uda, to wyjdzie super piramida ze zmienionym wyglądem. Więc no... Aha, bo Świątynia Adory, okej, czyli po prostu mapa się nazywa Świątynia Adory. Dobra, rozumiemy. Także, słuchaj, musimy postawić magika, musimy postawić inżyniera, musimy postawić działo gwoździowe i bumerangową małpkę. Co wybierasz? No dobra, wezmę działo gwoździowe na razie. Dobra, to ja postawię... tylko czekaj. Tylko gdzie? Chwila. Najlepiej postawić. Chwila. Ja mam wiesz duże. Co? Ja mam duże. Właśnie chciałem powiedzieć. No. Musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć. Także, jak już jesteśmy i znamy zasady, to stawiaj swoją małpkę, tylko pamiętaj, że jak postawimy super małpkę, to to musi być w zasięgu, nie? Właśnie nie wiem, czy będziesz w zasięgu. Ja postaram się tutaj gdzie to postawić. Chcesz, a gdzie ty chcesz postawić to? No gdzieś będzie trzeba postawić to tak, żeby była w zasięgu super małpka, nie? Zresztą poczekaj, zaraz zobaczymy. Było napisane, że możemy zrobić zrzuty. Nie było nic chyba o zrzutach. Działko gwoździowe na 2.05, tak? Dobra, poczekaj sekundę, chcę zrobić zrzuty, chcę postawić już super małpkę, żeby zobaczyć jak tego. Jak ona tu z zasięgiem będzie stała. Czy ona złapie wszystkich? Tak, i teraz w co ja mam ją zrobić niby? Aha, musimy ją zrobić pod tą pierwszą, pod Świątynię Słońca. Ale możemy tylko ją też zrobić później... pod zasięg. Dobra, tylko, stygnie. Że dwie super mapki, które nie mogą być w zasięgu piramidy. To później, najpierw robimy pierwszy etap. Najpierw robimy pierwszy etap. Aha, no dobra. Tak, najpierw robimy pierwszy etap. Dziki etap! Najpierw stawiamy tego, zbieramy balony. A i dam tobie też pieniądze, proszę. Tylko nie wiem, czy z tym inżynierem, czy ty nie zrypałeś w momencie, kiedy on łapie wszystko, to jak później masz wydać... Nie, to musi być wartość... 50 tysięcy każdego rodzaju małpki. Musi być wartość małpki. Po prostu pułapka XXL jest za ponad 50 tysięcy, z tego co ja rozumiem. Jest za 58. Tak samo jak twoja ta... jak twoje działo gwoździowe... Nie, chwila, pod które my to mieliśmy robić? Działo gwoździowe 2.05. No. 2.0. Nie wiem czemu akurat 2.05, bo to jest 20 tysięcy. Kurde. 16? 50 tysięcy, tak. Raczej nie chodzi o 50 tysięcy przebić, tylko 50 tysięcy tego, tylko że działo gwoździowe nie będzie no miało, właśnie, nie widzę. Będzie warte 50 tysięcy, dlatego się zastanawiam. No dobra, zrobimy tak jak tu ktoś napisał, niech będzie. No dobra, no żeby nie było, że później coś skopaliśmy, nie? Tak. Jeszcze jest samolot widmo, ale widmo, o Boże nie tu. Ale widmo raczej będzie miało, widmo ma 25. Magik Phoenix, czyli ten czarownik Phoenix, okej, spoko, 56, no dobra. Tak. Okej. Okay. Dobra, przyspieszę to lekko. Ja bym też poszedł w farmy imo, bo... A, trzeba farmy, no, bo później, wiesz, kasiwa nie będzie, nie? Żeby cokolwiek tu robić, nie? Powoli. Tak. Cokolwiek powolutku. Nie wiem, czy tam na górę bym nie postawił... Faremek! Ty, a które farmy były w końcu najlepsze według ciebie? Chyba z tą fabryką, mi się jeśli wydaje. Jeśli chodzi o finał, Małpkonomia, przepraszam, była bardzo dobra. Tylko, że musisz mieć 100 tysięcy na nią, żeby mogło ci się to jakkolwiek zwrócić. A Małpkonomia to nie. A placówka badawcza bananów? Tak, to masz rynek główny albo placówkę badawczą. Zależy co chcesz, nie?
Jeśli chcesz sam klikać, to pod pierwsze idziesz drzewko. Jeśli nie chcesz się klikać, to pod ostatnie. Ja zazwyczaj idę pod ostatnie. Bo się nie chcę klikać. No dlatego robisz targowisko. Tak. I to jest chyba najlepsze wtedy, nie? Bo jeszcze zdrowia dostajesz, w sensie życie jeszcze dodatkowe. No cóż, na razie musimy czekać i zbierać pieniądze. Ale na razie jest ten plus, że wiesz, nic nie musimy robić. Ale zastanawia mnie cały czas to, że musimy jej ofiarować 50 tysięcy z każdego rodzaju małpki. No bo, a ten magik pod Feniksa, wezwanie Feniksa. No, pod ostatni, pod czarownika Feniksa, no kosztuje 50 tysięcy, nie? Ale czemu tamte akurat tak? Bumerangowa małpka pod środkową ścieżkę. Bumerangowa chwila. Ale to też, nie, to też nie będzie 50 tysięcy pod trwałe doładowanie. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie. No nie wiem, zobaczymy. Jakiś dziwny fail pójdzie chyba. Coś tu jest. Nie bo mamy chyba działko gwoździowe raczej. Nie mamy żadnych z tymi. Magic Phoenix zaraz zrobię. Czy samolot widmo? Chwila, czy samolot widzi? Nie pamiętam już. Samolot widmo? Nie, zwiadowczy. Czekaj, a kto może jeszcze inny widzieć? W sumie on i tak idzie potem do wchłonięcia, więc nieważne, zrobię go, niech se strzela. Poczekaj, z małpi zmysł, to ten będzie widział, magik. Już, proszę. Niech se robi, dobra. W tym razie inwestuj sobie w te, w pieniążki. Dobra. O, 88 level. Level postaci. Jaki zadowolony. Bity, no. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Pierwszy raz w jakichś gierkach zdobywam jakiś level. Gratuluję. Dzięki. Dobra, na razie jest okej, na razie zaczyna się jakieś zdrowie generować, więc też jest dobrze. Ale no zastanawiam się to, bo to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć małpek. Ciekawe to jest, szczerze mówiąc. Ale one muszą być jakoś poblisko, tak? Czy kupiony upgrade z mapą wiedzę może być tylko jeden dziele magiczny. Chodzi o to, że gracie czwarty tier, coś tam, 50 tysięcy, dobra. I tutaj ten, bumerangowa mapka pod środkową ścieżkę. Tak. Aha. No dobra. O, nieomylne celowanie, zaraz widmo mamy. Nie wiem, zrobimy dokładnie tak, jak tutaj ktoś proponuje, ale czy to się uda? Jeśli nie, no to po prostu nam ktoś napisze pewnie inny poradnik. No dobra. Tak to pewnie będzie wyglądało. Co 650? No musiałem poczekać, żeby dostać pieniążki. A okej, okay. Rozumiem wszystko. Łatwy zbiór, o co i targowisko trzy koła. Dobra. Ja tu już mam jakieś ryneczki, już się tam powoli pieniądze zbierają w ryneczku. Sprzedajemy banany ogólnie w hurtowych cenach. Zapraszamy serdecznie. O. No naprawdę? Aha. Już. A, zażegnane. Spoko. Zapomniałem o tym, że są jeszcze te ołowiane. Ale wszystko zażegnane, wszystko dobra. Dobrze. Dobra. Dobra, pyk, 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 pyk. Kolejne banan pieniądze. Jakiś na dole wypadł, a to mój. Co on tak daleko poleciał? No po prostu on był koło twoich. Ale on był koło twoich. A nie, no to twój banan. Ja to już nie wiem, kogo banan, dzięki. To już nie wiem, kogo banan, bez kitu. Kogoś tam ja banan zgubiłem. Po prostu był, nie masz się co przejmować. Nie, no to jest bardzo ciekawe właśnie, kogo banan był tak na dole. Nie, no twój raczej. Tu się zmieści? Tu się jeszcze zmieści jeden. Dobra. Inwestycje są robione, ci powiem, bardzo dobrze. Trzeba trochę hajsu pozbierać, bo to bieda edition się zaraz robi. No i nie będzie co robić, no prawda. Trzy. To się wszystko zgadza. Dawaj kasiurę, później się wszystko zwróci. Kasiurę oddawaj. Kasiurę. Ja bym tylko, które z... A, 45 runda, to ja bym powoli tylko zbierał na pułapkę XXL, tak myślę, ci powiem. Dobra. Żeby nam te duże balony, żebyśmy nie musieli myśleć o walce z nimi. O walce z nimi? O walce... No, o walce, no. Cokolwiek. Dobra, jest luz na razie. Na razie sobie lecą, ten sobie pana strzela. Pana nowa przygoda. Pana nowa przygoda, pana nowa przygoda. Dobra, raz, dwa, raz, dwa i zero. Raz, dwa, zero, raz, dwa, zero. No bo zero, no bo nie mogę jednak ulepszyć tak, jak chciałem. Nice.
to tak kulturalnie, że tak powiem. 5 jeszcze mam, ci powiem, w międzyczasie zobaczę informacje, jak to wygląda w kwestii tego, tego Vengeful True Sun God. Dobra. Aha, bo to musi być 50 plus tysięcy z każdej kategorii, czyli w ten sposób to jest rozumiane, czyli tak, aha. Czyli jeśli, jeśli wydamy na magika 50 tysięcy, to jest luz, bo jest z magicznych, jeśli wydamy na, okay. No, mogę już tego zrobić, jeśli wydamy na inżyniera, tak samo 50 tysięcy, to kategorię wsparcia też już mamy zrobioną. Okay. Potem tak, jeśli chodzi o małpki militarne, no to nie wiem dlaczego, ale pilot, no pilot zajmuje tylko 25, no bo widmo kosztuje tylko 25 tysięcy, nie? No tak, tak. A nie mieliśmy już żadnego innego postawić. Samolot, chyba że nie miał być samolot widmo, tylko latająca forteca. Kurde, to teraz... Bo jest taka szansa i bumerangowa podśrodkową. Podśrodkową nam nic nie da, bo to trwałe doładowanie. Ma 37, więc musielibyśmy zrobić MOAB presję. Z tego co rozumiem, czyli musielibyśmy trochę popodmieniać. To może o to chodziło w tym challenge'u, że chodziło o to, że właśnie mamy polecieć w taki sposób. O nie, przelecą. Co? Nie, jak spokojnie. Co, nic nie zrobiłem. Samo się rozwaliło. Aha. No ja nic nie robiłem. Dziwne. No ja nic nie robię. Ja się wystraszyłem. Dobra, to kogo? Bumerangową może zrobię w takim razie. Tylko gdzie ją mam postawić? Teraz to jest to. Musisz w zasięgu tego, w zasięgu supermałpki postawić. Tylko ty, skoro zrobiłeś działo... Aha, już wiem dlaczego, bo nam dali działo gwoździowe, które kosztuje 20 tysięcy. Tam prawie 25. Ty, bo te nie niszczę. Poczekaj, nie mam czym to niszczyć. Kurde, co jest? Czemu nie mam? Ja nie mam nic kompletnie. Dobra. A, nie mogę. Nie działają mi skróty klawiszowe. O nie. Nie działają mi skróty, nie, w ogóle nie działają mi skróty klawiszowe, nie wiem czemu. Aj. A, nie zdążyłem już. No trudno, będziemy kontynuować po prostu. No, nie mamy nic takiego, żeby tego. Możemy tu wioskę też postawić. Jeśli chodzi o to, to nie jest wielki problem. Poczekaj chwilę, muszę pomyśleć podśrodkową ścieżkę. On będzie widział te balony? Nie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tylko kwestia jest teraz taka. Poczekaj, żebym ja zrozumiał. Inżynier sam kosztuje 50 tysięcy, więc jest luz. Dalej, mamy małpkę czarodzieja, która też będzie kosztowała ponad 50 tysięcy. Samolot, to raczej nie chodziło komuś pod widmo, tylko latającą fortecę, więc też będzie zaliczone, powiedzmy, tak? I dalej no. Mamy bumerangową małpkę, która podśrodkową kosztuje 37 tysięcy, ale mamy też działo gwoździowe, które kosztuje 20, więc okej, zgadza się, może tak być. Może tak być. Okay. To ja to zrobiłem, to ja muszę teraz zrobić awatar słońca, z którego będę robił świątynię słońca. I potem będziemy musieli jeszcze raz kupić te wszystkie małpki. Ty jeszcze strefy gwoździa nie zrobiłeś, to ja jeszcze muszę zrobić widmo. Już zrobiłem. I z widma muszę zrobić latającą fortecę jeszcze. Dobra, zrobiłem coś takiego na razie. Bumerangową masz? Masz, dobra. Okej. Okay. Dobra, to jest to. Kupujemy, o. Dawaj 16 tysięcy, dawaj 16 tysięcy. Czyli mam tutaj zrobione już? Mam 16 200, dobra. Ja ci powiem, zastanawiam się jeszcze, jak tutaj to wygląda w tej kwestii. A, jeszcze musimy tego, jeszcze musimy magika postawić. No dobra, magika postawiłeś. Pod czarownika. Feniksa. No. Pem. Dobra, zaraz go będę robił. A najpierw chcę wiochę zrobić. Dobra. Żeby pieniądze generowała. Tylko musimy uważać, bo 60 runda. 80 będzie runda i. Tak. Czy nam się uda? Spokojnie, zaraz będzie. Okej. Okay. 10 tysięcy jeszcze potrzebuję. Ja zrobiłem małą ekonomię, więc co 10 tysięcy będę wyciągał co chwilę też. Dobra. Ten jest zrobiony, teraz trzeba zrobić wezwanie Feniksa. Ty bumerangową jeszcze musisz skończyć, tą już skończyłeś. To imo tak. Mamy wszystko? Nie, jeszcze muszę samolot zrobić. Najpierw trzeba zrobić maga magika. Dobra, magik zrobiony.
Bardzo fajnie. I jeszcze 80 tysięcy muszę uzbierać. Potem jeszcze 100 na tego. Na... no, wiesz kogo. No ja na razie ulepszam sobie wioski, wiesz? Nie, luz. Bo one chyba mi się przydadzą. Luz. Będziesz miał po prostu pieniądze, to zrób tego tą bumerangową małpkę i będzie ludzi. Tylko to już później będziesz mógł już robić ten? Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. Jeszcze chwilka, będę w stanie to ogarnąć. To na razie jakieś takie słabe balony lecą. Pup. Dobra, kolejne pieniążki. Jeszcze 20 klocków potrzebuję. 14, 15, 16, dobra, mamy. I jeszcze raz. O kurde, ile hajsu się posypało. Minimalnie. Dobra, mamy już widmo. Boże, nie widmo, tylko latającą fortecę. I to już będzie więcej niż 50 tysięcy. Teraz to... Ja spróbuję bumerangową teraz zrobić, poczekam teraz. Dobra, chwilę, ja i tak czekam wszystko. Właśnie pieniądze na tego, na to, żeby zrobić super małpkę. Okej. Okay. 9 tysięcy... Musimy i tak uzbierać 30? Trochę więcej, musimy mieć... jak ją zrobisz, to musisz mieć z 50 tysięcy zapasu. Jeszcze dodatkowej monety? Tak, no bo jak ja zrobię z tego tą Świątynię Słońca, to jak zrobimy Świątynię Słońca, to muszę jeszcze potem... musimy znowu te same małpki postawić. Aha, okej. No. Bo to dużo jest napisane, że to i musimy jeszcze zrobić osobne super małpki, które będą w inne ścieżki zrobione, pod piątkę. Okej. Więc no. No dobra. Ale tym razem musicie postawić 27, ile potrzebuję jeszcze? Piramidki, no. Jest! Mogę zrobić! O! Idź! Co zrobić? Aha, przekuć, zobacz! Co jest? Przekucia, widziałeś moje przekucia? Nie, ile było? No, 1400. To dużo. No! Dobra, mam zrobioną już bumerangową. Masz, dobra. To teraz tak. Sprawdzamy. Maga mamy, wsparcie mamy, militarne mamy, podstawowe mamy. To usuwam wioskę dla, nie wiem, dla dziwnej pewności. Robimy Świątynię Słońca, tak. Dobra, zrobiła się Świątynia Słońca. Stawiam jeszcze raz tak samo, tak? I teraz musimy postawić jeszcze raz to samo. Pyk, zrobię tego. I co jeszcze stawiałem? Inżyniera. Inżynier. Dobra. I bumerangowa. Pyk. Dobra, teraz chwilę trzeba poczekać, żeby coś bumerangową zrobić. Nie? Dobra. Pyk i dobra. To idzie tu. Dobra, i to samo będziemy musieli zrobić. Bumerangowa i tym razem jeszcze będziemy musieli postawić dwie super małpki, które nie są w zasięgu, więc postawmy jedną tu. Ona nie jest w zasięgu i drugą postawimy sobie, nie wiem, tu na przykład. Dobra. I tu zrobimy sobie, po co ja muszę je zrobić? To może być pod Techno Terror, pod cofnięcie, a tu musi być pod Batmana, pod, nie wiem, super zasięg, ekstra zasięg. Niech będzie tak. Dobra, tak ja już zrobiłem swoje bumerangową i gwoździową. Ja jeszcze mam trochę do zrobienia, wiesz? Dobra, a to kogo pomóc ci zrobić? Ja mam tego. Czy już postawiłeś? Po prostu. Jeszcze raz? Kasę ci mogę dać po prostu. Możesz mi dać, jak coś masz dodatkowo, to czemu nie? Znaczy, no bo ja już jak zrobiłem, no to dam tobie kasę. A nie, no ty masz dużo kasy. Dobra. Uch, kurde. Dobra, mam latającą fortecę. Więc tak, z podstawowych mamy bumerang, mamy gwoździarkę. Z magicznych mamy, z wsparcia mamy i z militarnych mamy. Czyli możemy zrobić, ale potrzebuję 540 tysięcy jeszcze, żeby zrobić tego. I jeszcze muszę te dwa tutaj zrobić, tego antyblona. I jeszcze muszę 60 tysięcy na mrocznego rycerza zebrać. O boju. No trochę jest tych pieniędzy do zrobienia. Trochę duzio. Troszkę jest. Masz, sypie ci hajs. Dobra, spokojnie, takie tam wartości to mi niewiele zmienią. Dobra, jest mroczny rycerz. Pyk. No i teraz zbierać 500 koła. Żydzisz bananami? Jeszcze raz? Żydzisz bananami? Nie żydzę bananami, broń Boże. No. To wcinaj. Teraz musimy tylko nazbierać, no.
Inwestycje, 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 reinwestycje. Pum, 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 pum. Pieniądze. 120 koła, dobra. Zobaczymy, czy to zadziała rzeczywiście. No ale przecież się nauczymy jakiejś kolejnej rzeczy, nie? Ja to może być wartościowa. Takiego istnieje w ogóle. A, widzisz. Hmm. Takie cuda się dzieją w tej grze. Powiem ci, że sporo, na początku jak grasz w tą grę, to wydaje się taka prosta, prosta rzecz. Masz proste małpki i masz po prostu rozbijać baloniki. No, tak nie do końca, a w tym przypadku nie jest aż tak banalnie, nie? O kurde, szybko poszło. Z tym ogniskiem. Co tutaj jest? A małpa czarodziej, dobra, ty, on tak się zamienił. Małpa czarodziej. Dobra, masz, rzucam ci. Masz 300 tysięcy już. El Ingenieros też sobie radzi, daje radę. Dobra, no to zobaczymy, bo normalny Bóg Słońca, pamiętasz jak wygląda, nie? Tak, 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 taki, tak. Taki tak. Żółty. No, pu, 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 plus 300 coś tysięcy. A ile potrzebujesz? 540. O, jeszcze... jeszcze 150. Dobra. Więc to prawda, cały czas generują nam się pieniądze z wiosek i jeszcze mi się to 10 tysięcy generuje, co, tą umiejętność. Dobra, ale chyba będziesz miał zaraz, bo dobre hajs leci. No lepiej tak, no bo to już lecą te szybkie. Oj, oj, oj. No tak, 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 dlatego tutaj daję właśnie tego, jakieś umiejętności używam. Dobra, zaraz będę miał. Jeszcze jedna dobra. Moja umiejętność, tu wskoczy. Pyk, dobra. Jeszcze kawałeczek, dobra. To teraz tak, dla pewności, mamy podstawowe, mamy magiczne, mamy te, mamy tego, wszystko jest w zasięgu, dobra, robimy? Robimy. Dobra, go. Pum. Pum. He? Chyba nie zrobił. To jest podstawowa. Aha. O Jezu, skopałem. Co się wydarzyło? Skopałem to. Bo trzeba wszystkie małpki, trzeba te dwie pozostałe zrobić na piątkę, a jeszcze jest za, jeszcze ja zrobiłem na czwórkę, a jeszcze jest legenda nocy za 200 tysięcy. O boju. Dobra, i jeszcze to jest do uratowania. To jest jeszcze do uratowania. Dużo hajsu. To jest jeszcze do uratowania, dobra. To poczekaj, gwoździarkę postawię może. Postawmy to samo. Co było? Jezu, ale jestem głupolem, wybacz. Dobra, czekaj, czyli raz, dwa i... Teraz są trochę taniej, te niektóre. Dobra, i bumerangowa. Bumerangowo robiłem raz, dwa i podsiadkową ścieżkę. Ale ze mnie gdomne. A wszyscy pewnie siedzieli takie: nie rób tego, nie rób tego, nie, no, rób, nie rób tego, tego nie. I zrobił i no, poszło i z guzem. Ogromny geniusz, nie? No dobra. Dobra, gdzie jest ten latający tu? Ja postawiłem swoje już dwie, nie? Dobra, dobra, dobra. No ja muszę jeszcze poczekać na pieniądze, nie? Ile potrzebujesz? 66 tysięcy na tą. Dobra, masz. Forteca jest. Twoje stoją, a jeszcze maga muszę postawić. Mag, 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 mag. No maga tu postawię, niech będzie. Dobra, ja ci rzucam tym hajsem, nie? To co mam po prostu. Spoko, i tak muszę czekać, bo gra się... O, dobra, mam. Umiejętność. Dobra. I teraz tak. Mała pauza. Ta, trochę to zwolni. Sprzedaj. Bo... Teraz muszę wrzucić tego. Zrobić go pod... Jezus, tu. Teraz upewnić się, że wszystko jest ulepszone jeszcze raz. Jest. Jest. Dobra, to robimy świątynię słońca. I teraz dobra. Robimy jeszcze raz. Jeszcze to raz, samo. Jeszcze raz, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu, dobra. Już w sumie to powinienem to tu przerzucić. Trochę, dobra. To, samolociarz. Rozwalić to? Tam przeleci. Nie, rozwalić, dobra. To. Dobra, latająca forteca. I jeszcze mag. Gdzie jest mag? Tak, kombinujemy w takich rundach dziwnych, nie? Tak jak 116 runda to jest takie... Daj spokój, ja już mam takie zdziwienie, bo ja robię drugi raz w sumie to samo, nie? Dobra, no. Legenda nocy. On, kurde, wygląda prawie tak samo. O kurde. Dobra, nie jest problematycznie na razie. Tylko moje w ogóle nie widzą tego, nie? Dobra, teraz tak, inżynier, czekaj. Inżynier jest. Jest,
Poczekaj, bo jeszcze mam nieulepszone. Brakuje mi 7 koła. Można to trochę ulepszyć, że możesz to widzieć. Poczekaj, bo 7 koła mój jeszcze nie ma. Dobra, ulepszyłem wszystko na maksa u siebie. Dobra, luz. Ja właśnie patrzę. Dobra, mamy podstawowe. Mamy magiczne na fulla. Mamy te na fulla. Jeszcze militarne też są na... Wszystko jest na fulla, okej. Jest postawiony antyblon, jest postawiona legenda nocy. Dobra, czyli realnie teraz jedyne co potrzebujemy to uzbierać pieniądze. Ile? 500 koła, tak samo. Troszkę jest, prawda. Teraz już powodzenia życzę. Nie no, mogę sprzedać tą jeszcze za 100 tysięcy, bananową farmę, nie? Bo to jest i tak takie, powiedzmy, ostatnie podejście, nie? Bo jeśli no, teraz się nie uda, to już raczej nic więcej nie zrobimy. I to się w ogóle wtedy nie uda. Więc trzeba po prostu poczekać, nie? Nie no, powiem ci, może być mocno ciężko. Na razie postawiłem wiochy i tak dalej, żeby też wszystkie było widać typy. 20, 40... 60, 80, 100. W wioskach mam 120 tysięcy, żeby ci dać w razie co, jakbym sprzedał. Dobra, ja na razie mam 150. Ale wiesz o co chodzi, w wioskach, jakbym sprzedał wioski. No ja też jak sprzedam wioski, też będę trochę miał, nie? Bo też mam po 20 koła. Te 5 sprzedam, to 100, no to 200 koła, to już mam powiedzmy 400, ale jeszcze trochę. Wiem. A ja kurde nie zwróciłem uwagi, że ten jeden gnom jeszcze nie jest ulepszony, kurde. Ale jak będziemy już miał 300 tysięcy, to możemy szybko posprzedawać, bo ja nie wiem, czy nam wystarczy, czy nie. Tak zrobimy. 300 tysięcy jak będziesz miał? Tak. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek. O kurde. Telefon. Nie, odpalam jeszcze tego. Dobra, masz 300 tysięcy, już, nie? Jeszcze odpalę jedną umiejętność, bo się kończy cooldown. Żeby tego, żeby użyć jeszcze. Dobra, mam. Teraz szybkie sprzedawanko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już masz. Dobra, lecimy. Tak. I co? O! Coś się wydarzyło! Wciągnęło je! Ale i tak przyleciały. Jak to wygląda? Ta! To nieźle, niezły moment zrobienia. No powiem tak, wygląda bardzo ciekawie, jeśli fajnie chodzi wygląda. O to. Fajnie wygląda i samoloty ma. Nie wiem, czy on widzi wszystkie te typy, więc zrobię mu jeszcze biuro. Masz kajs w razie co? Dobra, i lecimy. No kurde, powiem ci. Ładnie wygląda. Tylko weź teraz graj na mapie tak, żeby specjalnie go zrobić, nie? No to ty musisz rozgrywkę wtedy chyba celować pod niego tylko, albo no to jest, umiejętnie no, strategicznie. No tak, no bo jak naustawiasz jeszcze nie wiadomo jakich innych małpek dookoła, no to już może być problem, nie? No tak. Wciągniesz wszystko inne. W teorii nie musi tak być, bo możesz naustawiać dużo innych małpek dookoła, kupujesz jego i potem znowu na nowo stawiasz je dookoła, nie? Tak. A on też zarabia jakieś pieniądze, widzisz? On 5 tysięcy wygenerował bananów. Widzę. Ale nie wiem, czy ta liczba się nie zmienia, no, zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Po rundzie. Ciekaw jestem, jak daleko jest w stanie w sumie sam dojść. Bo na razie sobie radzi naprawdę nieźle. Taki mini nie, no paragon, okay. Nie? No, my gramy na przyspieszeniu? Tak, teraz przyspieszyłem. Nie no, to sobie mocno radzi, dobrze. Nic nie przelatuje na razie. A, bo 10 on ma... 000, co może rundę. On generuje dlatego, że ma w sobie tego, inżyniera? A może? Ale co rundę dostaje 5 tysięcy. No. Też ciekawe. Nie no, spoko. W sumie to kosztuje w sumie nawet więcej niż paragon, bo paragony kosztują tam po 500 klocków czy coś, nie? Tak, a tutaj już a tutaj wydajesz 500 tysięcy na samą świątynię, jeszcze musisz wydać tam chyba z 300 tysięcy na jedną super małpkę, z 200 tysięcy na drugą super małpkę. Zobacz, jeszcze pod nią stoją takie małe awatary, widzisz? Tak. Takie małe awatary słońca i jeszcze ta super małpka, no to kurde, no ciśnie.
Jak one atakują w ogóle? Ani razu? No może musi coś podlecieć, a na razie nic nie podlatuje. Widzisz, że samoloty też latają w kółko. Cały czas, no z daleka. No to... A samoloty też nie są w stanie nic zrobić. Okej. No, 135. Wydaje mi się, że największy problem będzie miał z szybkimi i z fioletowymi. To będzie taka największa bolączka jego. Mhm. Ja jestem ciekawy, jak ludzie to odkryli, że coś takiego można zrobić. No może tego, może po prostu na wiki nawet piszą twórcy czy coś, kto wie. A może? No bo opisu to chyba nie ma żadnego im oprzynik. No nie. Drżycie w zesłanie o mocą prawdziwego Boga Słońca. Jest tyle, koniec. Ciekawe, bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. Zobaczymy, ile jest w stanie wytrzymać. Nasza rekordowa bez paragonów to chyba była 174, mi się wydaje. To jest w sumie trochę jak paragon, więc nie wiem, jak go traktować w teorii. To nie jest paragon, bo nie jest traktowany jak paragon, ale no. O! Tu. Ja nie mam też żadnej umiejętności na nim. Jakby co? Czemu? Ty coś stawiasz? Czy co to za dźwięki są? Takie stawania? To nie u mnie. Nie? A czemu nic nie leci teraz? Nie wiem. I w ogóle dźwięk się wyłączył? No u mnie też przez moment się zastanawiałem, co się dzieje. Ja jeszcze myślałem, że jakoś gierkę mi zcięło czy coś, bo mówię, chciałem postawić mapkę. Chociaż 217 to nie uda. Coś ewidentnie tutaj się działo, powiedzmy. Nie no, to znowu gierka nie ogarnęła, że ci... tacy dobre krasze są. Nie no, oczywiście. Skromnie. Przede wszystkim. Powiem ci, te fioletowe zwykłe, to zobacz. Tyk i nie ma ich. Nie ma ich totalnie, tych fioletowych podstawowych. No i tutaj warto znaczyć, że tu nie ma czegoś takiego jak mocy mistrza, nie? Bo tu nie masz do wyboru. Tutaj po prostu jest to jakby zwykła świątynia, nie? W sensie zwykły Bóg Słońca, nie wiem czy Bóg Słońca można to nazwać, ale w sumie no. To jest super mapka, jest napisane. Więc masz tego, ale nie masz tu mocy, tak jak przy paragonach mieliśmy, że pierwszy poziom, piąty poziom, 17 poziom czy coś, nie? No. Więc imo patrząc z tej perspektywy, no. A ten, powiedz mi, a nie będzie stać tak nas, nie będzie, no, nieważne. Śmiało. Nie będzie, bo chciałem sobie paragona zrobić. Jeszcze paragona? Tak. Trzeba kiedyś zrobić taką zwykłą rozgrywkę, gdzie używamy paragonów i na przykład tego, nie? I to robimy. Spoko. No bo to jest w stanie sporo kierować, byśmy to zrobili kilka rund wcześniej, gdyby nie pewien głupol. No. AKA ja. Nie, no jest okej, okay. No ale na razie nic nie musimy robić totalnie. 145. Jedyne co mnie boli w tej grze, to to, że po rundzie mniej więcej 130, 140 te fale już są na tyle długie, że to, że naprawdę bardzo długo czekasz, aż ta fala się skończy. No, niestety. Nie ma czegoś takiego, że możesz jeszcze przyspieszyć i będzie okej, tylko cały czas musisz czekać i czekać i czekać. Mimo, że masz na przykład właśnie taką małpkę jak ta, która robi już 26 milionów, i tego, i sama w sumie wszystko jest w stanie rozwalić. Ja nawet nie wiem, czy szybkie lecą, bo jeśli lecą szybkie, to ich nie ma. No, 147 runda, więc powinny lecieć, więc chyba ona tak niszczy szybko, tak, ja nie wiem. Tak się wydaje, no bo normalnie to mało która małpka jest bardzo dobra na szybkie, że takie rozwala na wejściu, nie? A tutaj jak widać... Nie wiem, co się dzieje teraz, no... że w ogóle na ekranie nic się nie pojawia. Szaleństwo to jest tak zwane. Zobacz. Lecą w fioletowej. Tych nie ma ich. Nie ma ich po prostu. Są dezintegrowane. Jak jest się tylko da. Po co ci małpka inżynier? Chcę zobaczyć coś. A, dużo PD mi brakuje, okej. A co? A, chcesz zrobić tego, paragona? Nie, PD nie mam tyle, nie? Ja mam 270 PD z 750, nie? Więc... No nie. 750 było? A na latającą chyba była najwięcej, nie? Milion był na latającą? Już patrzę. A! No, to trzeba się nastawiać, a nastawiać, no. Bym musiał tak pomainować tą małpkę. No, musisz tego, musisz dużo naustawiać. A ja mam w ogóle z podstawowych, mam mistrza plazmowej? Nie mam jeszcze na przykład z podstawowej, bo ty robiłeś. Ostatnio jak graliśmy. Z plazmową? No widzisz, patrz, teraz małe strzelają, widzisz? Też taką plazmą strzelają. Dobra. Z takim fioletem, teraz zwróciłem uwagę. Gdzie jest ta druga mapka? Jedna mapka stoi. Ja jestem ciekaw, czy nieważne co damy, zawsze będzie... Jeśli ktoś wie z widzów, to ja chętnie się dowiem. Bo patrz, na przykład... To jest ta kwestia, z magicznych, w
historii masz te na dole, co stoją i strzelają, tak jak normalnie super małpka, nie? Z militarnych masz te samoloty, które latają. Zakładam, że w tym strzelaniu, które jest, to jest coś z tych, powiedzmy, podstawowych, nie? W tym, co ona tych kul używa. No i jeszcze zostają nam wsparcia, czyli inżynier, czyli generuje kasę raz na jakiś czas, nie? Raz więc na jakiś sumie, czas, na rundę. Tak, na rundę, ale jest takim połączeniem. Wiecie, jak z tym, czy militarne to zawsze na przykład są samoloty, czy jeśli byśmy na przykład zrobili helikopter za tyle, na przykład najlepszy Apache zrobić, który kosztuje tam 60 tysięcy, to czy latałyby tu helikoptery? Jestem ciekaw, czy jest aż tak bardzo to zmodyfikowane. Aaaa! Widzisz? Widziałeś, leciały szybkie. Były, no, zobacz, nie ma ich od razu, no. Po prostu do widzenia. Bardzo szybko znikają. I teraz tak naprawdę zobacz, nie dość, że to masz, to w tym momencie mógłbyś jeszcze robić nie wiadomo ile kolejnych małpek dookoła. Nie? Na wsparcie. Masakra. Masakra. I wtedy przejście do 200 rundy takie... Stryk. Jest łatwe. Nie ma problemiku. Możemy tak spróbować. Pierwszy raz, następny raz spróbować przejść 200 rundę. Na tej strategii. To może być ciekawe. Bez paragonów oczywiście. No co prawda to jest właśnie ale paragon. On mocno szybko to niszczy. Bez kitu, nie? Ale bo to nie tylko on. Jeszcze na dole przecież są te małe małpki, które tłuką, nie? No tak, ale sam fakt, że naprawdę dużo jeszcze samoloty zabiera. Strzelają, to jest tego. To jest no masakra. A samoloty właśnie można kliknąć? Nie, nie można kliknąć. Nie można? Te małe można było kliknąć, no samolot się nie da. A te małe zniknęły teraz. Zobacz, pu, do widzenia. I lag nadrobił sobie. Jakieś coś szybkiego próbuje przelecieć? Nie, do widzenia, nie ma nic szybkiego. Tak. A czy z czego strzelają te samoloty? One strzelają jakby, nie wiem, są rzutki lecą, pociski, lecą czy właśnie jakieś takie grube rzutki, nie? Tak. No nie wiem, jak to naprawdę nazwać. Połączyły się z podstawowymi i strzelają shurikenami. Piękne. A co to jest innego? Nie wiem. Shuriken. Shuriken. No shuriken. 70 milionów już zrobił. Jak będzie miał 85, to zrobi tyle, co małpka inżynier na pierwszym. I tak szybko. No, moment. Kurde. O, postawiły się teraz te małe, widzisz? Widzisz, stoją te małe. Ale nie mogę cały czas kliknąć. Na te małe, na stojące obok świątyni możesz. Ja na przykład nie mam umiejętności, nie mogę ich wypuszczać. One się same wypuszczają raz na jakiś czas. Nie wiem, od czego to zależy. Ale zobacz, widzisz, te ulepszone już mu dłużej zajmują. Tak. Te wzmocnione. No ale to, kurde, to i tak... Znaczy, no i tak idzie szybko, nie? Zrobił. Ile? 80? Tak. 82. A 86 miał inżynier. No, to powiem ci, że grubo. No. To w sumie taki kolejny paragon. Ukryty paragon, o. Można byłoby to tak nazwać. To jest ukryty paragon, bo to jest tajemnicza małpka. No mówię, ukryty paragon. O której nie możesz nigdy się dowiedzieć. Pum. Zobacz. Te szybkie wyparowały. Dosłownie wyparowały. I 90 milionów. Aha, ja tak mówię, czego 90 milionów pieniędzy, czego? A tu, a dobra, przebić, rozumiem. Tam, pieniędzy, 90 Pat, milionów. Ty. 163 już, on dalej klepie. Chryste, to jest naprawdę... Nawet nie wychodzą na plażę. Jeszcze te kosy lecą dookoła, nie zwróciłem uwagi, ja to... Nie wiem, ja to ślepy jestem. Jakie kosy? No takie kosy lecą, widzisz dookoła, takie właśnie shurikeny dookoła. No to mówiłem, że shurikeny. A, mi chodzi, ja myślałem, że chodzi ci, że z samolotów lecą shurikeny. Nie. A, no dobra, to... No. No. To się dogadałeś ze mnie, tak? A ty się śmiałeś ze mnie o tym shurikenie. Ale ogólnie, jakby tą super małpkę zrobić tu na środku, to ona miałaby zasięg prawie na wszystko. Ona by miała chyba na wszystko zasięg. Kurde, pa, fioletowe elo, szybkie elo. O, jak szybkie lecą, ty widziałeś? Tak, leciały i zniknęły. No ta, tak samo jak szybko zaczęły lecieć, tak szybko zniknęły. No, teraz pytanie. Wydaje mi się, że będzie musiało lecieć tak jak ostatnio przegraliśmy na którymś paragonie, że będzie musiało bardzo lecieć dużo fioletowych, albo będzie musiało lecieć bardzo dużo fioletowych i szybkich, tych wzmocnionych, żeby cokolwiek mogło tu ją teraz, wiesz... Jak to wygląda? Skrzaczyć. Kilka baloników, tam nie problem, ale o, teraz może być właśnie dużo fioletowych, dużo szybkich. Ty, dobra. Poradził sobie. Poradził sobie, ile ma? 15. 116 milionów.
Ale pa, ty, pytanie, czy te małe, bo zobacz, jeszcze jak spojrzysz na te małe, które stoją obok, widzisz, patrz, one mają już 300 tysięcy, nie? 400 tysięcy, niektóre mają milion. Pytanie, czy to się wlicza do jej obrażeń, bo jeśli nie, to znaczy, że zrobiła jeszcze więcej. Chyba osobno to bo jest. Jeśli się liczy osobno, to już powinny, już by miała pewnie o wiele więcej, na przykład 200 milionów, nie? Masakra. To jest bardzo dobre pytanie. Może się okazać, w sensie osobno. Jest mega drogie. Ostatnio robiliśmy pirata, który był najlepszy niby i on kosztował na Warhamusz, kosztował 600 tysięcy, nie? Tak. I on był naprawdę potężny, nie? A z tym, no to... No giga. I masz takiego jednego na wejściu, jednego gdzieś na środku, jednego przy wyjściu, no to... 170. No dwa fioletowe lecą, ale obok siebie, więc będzie w teorii łatwiej rozwalić. On tak rozwala to szybko, że no... No mówię, no w którymś momencie to będzie. Albo będą to szybkie, albo będzie to taki ciężki do rozbicia. Bo takie zwykłe to nie. Widzisz, te wzmocnione już dłużej troszkę zajmują, nie? Jak będzie fioletowy wzmocniony. Łatwo, widzę. Łatwo, zobacz. No te małe też dużo robią i samoloty, nie? To wszystko tu naparza. Ten 100, ten 600, a ten 200, aha. No widzisz, bo teraz na przykład nie mógł w dużego bić, bo te małe, te szybkie co leciały rozpraszały i skupiały uwagę. To też wiadomo, zależy od ułożenia na mapie, nie? Bo na przykład on w tym momencie bije pierwszą i te z tyłu wszystkie stoją, nie? Ty, tylko jaki on ma refleks w ogóle, nie? Kurde, no on wali jak szalony, a wygenerował już 200 tysięcy kasy dodatkowe. Które można zainwestować, wiadomo, w inne rzeczy, nie? Czy tam na przykład zwracać się za tą małpkę na przykład. 150 albo milionów. Drugą małpkę taką budujesz. 150 milionów, a te małe mają już milion. Ty drogą małpkę taką możesz postawić? W rogu. Nie, nie możesz takiej drugiej postawić, bo użyłeś już Boga Słońca, nie możesz mieć dwóch takich samych piątek. Mógłbyś postawić te dwie pozostałe piątki od super małpki, ale nic innego. O, widzisz, patrz. Dalej trochę przychodzi. Już powoli zaczyna się korkować. Szybkie. Jak będzie dużo, jak w dobrych odstępach będą fioletowe od siebie, to nie będzie w stanie nic zrobić. No teraz bił jedne przez drugie, bo przechodziły obok siebie, nie? Ale o. Nie wiem, straciliśmy zdrowie? Nie patrzyłem. Nie. Czyli rozbił? No bo on nie ma zasięgu na całą mapę, więc się zastanawiam. Tak, rozbił. Kurde, rozbił, 175, rozbił. No. Powiem ci, że ze zwykłych małpek, no bo to dalej jest zwykła małpka, to jest na razie rekord. Wiecie, w sumie nic nie robiliśmy już chyba od 40 rund. Więcej niż 40. W sensie w nic nie inwestowaliśmy, ja mam na przykład 800 tysięcy, a ty masz prawie milion. I nic nie robiliśmy do tej pory. Ja tylko obserwuję, co się dzieje na razie, nie? Szaleństwo, Jezu. Ale ładnie bije. No bije kosmicznie. Gdzie jest moja myszka? Nie widzę. O, dobra. 186 milionów, a te małe, które stoją cały czas robią po milion. Calutki czas. No, powiem ci, że pruje ostro. O, i teraz jest dużo. Trzy fioletowe. To jest dobre pytanie, co teraz się stanie. Chyba nie. Co prawda bije je pod rząd trochę. Nie. Wow. O! Ty, bo tam na skrawku łapie po prawej stronie na dole, czaisz? I on niszczy całą ścieżkę wtedy. O kurde. Tam złapało, dlatego złapało. O, dużo szybkich. Nie, już da radę. Mówisz? Plus jest taki, że bije też przez tamte, więc tamte wszystkie po drodze też dostają, nie? No, powiem ci, jest naprawdę kozacko. Dał radę. I rozwala. I do widzenia. 179. 200 milionów, zaraz się okaże, że on jest lepszy od tego. Na paragonów którym, na 40 którymś poziomie chyba mieliśmy tego. Pirata, nie? Tak. Mi się wydaje. Kurde. 210 milionów, wow. Ile było najwięcej damage'u zadane? No ostatnio robiliśmy chyba 200, około w okolicy 260 tysięcy na tym. Na piracie paragonie. Tak mi się wydaje, że tak ostatnim razem właśnie robiliśmy. No, leci i... Nie no, nie przelecą raczej. Raczej. Ten też nie. Nie. Mówisz za szybko. Zdąży, no. Dobra, to powiem też tak, zdąży. Na piracie jak graliśmy, na piracie było...
Otwieracie, mieliśmy 185. rundę i zrobił 271 milionów. Okej. 271 milionów, no to jeszcze troszkę mu brakuje temu, nie? I 185. Tylko, runda. Że ten został zrobiony bardzo trochę późno, nie? Niż tamten. Chyba tak, skopane, chyba troszkę nie? Później. Na pewno wiele czy tam kilka przynajmniej rund straciliśmy przez to, że nie ogarnąłem, że tej jednej mapy nie ulepszyliśmy, nie? Ale zrób tego i zrób pirata, który jeszcze ściąga te szybkie i on by też te duże ściągał i te moaby mógłby ściągać. No, o teraz może być taki no, moment wąsko. Lulululu. Chociaż! Aha. Poradził sobie. Aha. Nie no, jestem ciekaw, ile on realnie zrobił, czy te 246 milionów to jest realne, czy to jest na przykład już na przykład 350 milionów, nie? Przez te małe, które robią. Będzie tak napisane łączne przekłucia, nie? Będą i tak napisane, także... No tak, w sumie no będą. Co prawda no, jeszcze więc... robiliśmy innymi małpkami trochę, ale no. No właśnie. Ale to nie aż tyle. Dobra, 183. Nie przejdzie. A jeszcze... Przeszło. Trochę przeleciało. Tak, samoloty trochę biją tam też, jak jest poza zasięgiem. Bo samoloty chyba mają na całą mapę. No widzisz, patrz, samoloty prują cały czas tam naprzód. Nie przeleciało tym razem. 261 milionów. No powiem ci, jak przejdzie tą rundę, to może nawet będzie miał już tyle, co miał pirat. No to już raczej rozwali wszystko, to nie jest jakieś takie mocne, wybitnie. No, jesteśmy na tej, na której poległ pirat. Dobra. Bo tu bardzo dużo tych moabów w dobrych odstępach chyba szło. No, zobaczmy. Da radę. Dobra, teraz no dopiero teraz. Lecą te moaby chyba. 275 milionów. O, szybkie. O, nie przeleciało. Nie przeleciało. Dobra, jest okej. Okay. No, przeszedł na kolejną. No. 282, no to już przebił pirata. No to już widać, czemu to jest takie dobre, nie? To jest chyba najlepsza małpka, co? Kurde, ale ciśnie. O! Te szybkie leciały i... O, nie, spokojnie, nie przeszło nic. O, ale teraz? O, przeszło, w końcu no. Przeszło. Nie, czyli widzisz, liczyło się do niej, widzisz, bo mam 288 milionów przekłuć. Tak. Czyli musiało się liczyć. 280, no trochę więcej niż pirat ostatnio, ale wiadomo, to nie jest paragon. Milionów przebić. Kurde. Normalnie to tyle pieniędzy... Znaczy, jeszcze... wiesz ile u mnie jest napisane? 291 twoja zrobiła małpka. A, bo on mogło mnie wyrzucić na chwilę, więc może dlatego. Więc może, no to jeszcze więcej. Mówię, zobacz, wygenerowana kasa 2, prawie 4 miliony, u ciebie 1,5, ale realnie teraz tak naprawdę staliśmy, nic nie robiliśmy. Mogliśmy w międzyczasie jeszcze zrobić mega dużo wiosek. Tak. Więc no. No dobra, także dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie, że grę możecie kupić oczywiście na Enebie. Link jest również w opisie, jak i do kanału Maćka. Póki co, trzymajcie się ciepło. No i cześć. Pa.